Dzień dobry Państwu, Adrian Stankowski. Zaczynamy polityczny przegląd tygodnia na antenie telewizji Republika. Jak Państwo zauważyli, znajduję się w nietypowym miejscu dla programu, bo jestem w Polanicy Zdroju, gdzie trwa szósty już przystanek niepodległości pod patronatem premiera Mateusza Morawieckiego. To jest takie miejsce, gdzie jak się spojrzy z Warszawy, to Polska się kończy, ale jak się jest tutaj, to perspektywa się zmienia i tutaj Polska się zaczyna, trwają ożywione dyskusje. Dzisiaj szczególnie dużo będzie rozmów o postaciach błogosławionego niebawem księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego i świętego Jana Pawła II. Witam serdecznie gości programu. Pani poseł Joanna Borowiak, Prawo i Sprawiedliwość. Kłaniam się pani poseł. Dzień dobry. Witam serdecznie. Pan poseł Marek Balt z Lewicy. Witam serdecznie. Dzień dobry, przepraszam, mam pewien kłopot. I pan poseł Dobromir Sośnierz z Konfederacji. Dzień dobry. Witam serdecznie. Przedwczoraj o północy zaczął obowiązywać stan wyjątkowy w pasie nadgranicznym dwóch województw. To jest pas o szerokości mniej więcej 3 kilometrów. Pani poseł Joanna Borowiak, chciałbym, żeby pani otworzyła nasze spotkanie. Jak pani przewiduje, czy te obostrzenia spełnią swoje zadanie i jaka być może możemy prognozować będzie reakcja Aleksandra Łukaszenki, który wszyscy wiemy, że ci migranci znajdujący się nad polsko-białoruską granicą dostali się tam za sprawą operacji służb specjalnych białoruskich, zapewne również też rosyjskich. Te obostrzenia zostały wprowadzone właśnie po to, żeby spełniły swoją rolę. Sytuacja w pasie przy granicy polsko-białoruskiej stała się na tyle poważna, że pan prezydent Andrzej Duda zdecydował się rozporządzeniem wprowadzić w pasie przygranicznym stan wyjątkowy. Ale chcę powiedzieć, że być może ta sytuacja nie nabrałaby aż tak dużej rangi, gdyby nie zachowanie, to trzeba podkreślić, części polskiej opozycji. Bo proszę zauważyć, że podobną sytuację ma Litwa i Łotwa, ale tam opozycja od samego początku mówiła jednym głosem z rządem. U nas niestety opozycja czyniła i czyni nadal, przynajmniej próbuje czynić polityczne happeningi, próbując zbijać kapitał polityczny, robiąc sobie żarty z poważnej sytuacji, próbując w jakiś sposób rozmiękczać sytuację i twierdzić, że to nie jest poważna sprawa. Przecież sprawa jest bardzo poważna, bo wiemy doskonale, każdy, kto myśli zdroworozsądkowo, wie, że to cyniczne działania reżimu Łukaszenki, że to jest odwet na Polsce, Litwie, Łotwie za to, że te kraje domagały się nałożenia sankcji na Białoruś. Również nasze wsparcie Polski, Polaków dla opozycji białoruskiej, to także jest odwet za to. Ale to także jest prawdopodobnie, tak przynajmniej mówią eksperci, element tych działań, które za parę dni się rozpoczną, zapad. To są manewry wojskowe, to nie są jakieś tam zwykłe ćwiczenia. Tematyka tych ćwiczeń z poprzednich lat była związana z symulowanym atakiem na Polskę. To są sprawy naprawdę poważne. I kiedy ja widzę polskich posłów, którzy zostali wybrani przez Polaków do reprezentowania pewnej rzeszy, pewnej grupy Polaków w Sejmie, kiedy widzę posłów biegających z torbami, próbujących przecisnąć przez te zasieki, które zostały zrobione, zanim jeszcze to powstał ten płot, zresztą też kontestowany. Kiedy widzę posłów opozycji przerzucających jakieś rzeczy przez granicę, no to dla mnie to jest oczywiste, że te osoby współpracują, wykonują tak naprawdę oczekiwania
Łukaszenki, bo przecież każdy powinien doskonale wiedzieć, że granica jest nienaruszalna. Proszę sobie wyobrazić, jaka byłaby reakcja strony białoruskiej, gdyby się okazało, że polski poseł, przedstawiciel polskiego parlamentu przekroczył, naruszył granicę między Polską a Białorusią. Ja myślę, że tam tylko na to czekano. I teraz sytuacja taka, kiedy najpierw obrażano polski mundur, mundur Straży Granicznej, mundur polskiego wojska. Potem zjechali się dziennikarze, którzy robili live, pokazywali, co się dzieje, podgrzewali atmosferę. Pojawiało się mnóstwo fake newsów, czyli element wojny hybrydowej, dezinformacyjnej. Sprawa jest naprawdę poważna. Ja oczekuję od tej części opozycji, która sobie stroi żarty z bezpieczeństwa Polaków, z bezpieczeństwa narodowego, żeby się te osoby po prostu opamiętały. Ale już słyszę, że jest wniosek w przygotowaniu, który ma na celu odrzucenie tego rozporządzenia pana prezydenta. No to jest po prostu niepoważne. To jest realizacja scenariusza tych, którzy są nieprzychylni Polsce i chcą wywołać autentyczny konflikt. Pytanie do pana posła Marka Balta. No właśnie, bo to pojęcie wojny hybrydowej zostało zdefiniowane no, przez niebyle kogo, bo przez szefa sztabu Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej w 2013 roku. Tam jest mowa o pojedynku psychologicznym, który ma poprzedzić działania bezpośrednio militarne. No i ten pojedynek psychologiczny ma na celu obniżenie morale właśnie służb przeciwnika. Jak w tym kontekście rozumieć zachowanie opozycji, która, no, tak jak marszałek, pani wicemarszałek Senatu sugeruje, że Straż Graniczna no, mogłaby mieć coś wspólnego ze zbrodniczymi formacjami niemieckimi? Panie redaktorze, szanowni państwo, ja chciałbym, żeby pani poseł przestała uogólniać, bo ja też mogę uogólniać i tak jak pani uważa, że cała opozycja jest odpowiedzialna za niepoważne zachowanie, ale proszę mi nie przerywać, bo ja pani nie przeszkadzam. Czy pani jest wychowana, wykształcona? To proszę. Nie, pani powiedziała opozycja. Opozycja. Część opozycji. Ale proszę pozwolić mi dokończyć. Ale proszę mi pozwolić dokończyć. No proszę nie tak samo. Tak samo niepoważnie, jak pani mówi, że część opozycji czy opozycja jest niepoważna, tak ja mógłbym uznać, że Zjednoczona Prawica, polski rząd jest odpowiedzialny za zamordowanie 25-letniego Ukraińca we Wrocławiu przez policjantów, przez służby państwa, za które jesteście odpowiedzialni i doprowadziliście do takiej sytuacji. Wpisuje się pan proszę, w tej chwili w politykę Łukaszenki. Wie pani co, ja też zacznę pani przerywać i pani nie będzie mogła w tym programie nic powiedzieć, bo zachowuje się pani podle, tak jak pani koledzy. A jeśli chodzi o pytanie pana redaktora. Obniżenie może temperatury dyskusji. Pan poseł Marek Balt ma głos. Dobrze, dziękuję panie redaktorze. Oczywiście mamy do czynienia z haniebnym działaniem Łukaszenki, władz białoruskich, które poprzez decyzję Unii Europejskiej zostały uznane za nielegalne. I działania, które wykonuje Łukaszenka, tak są haniebne i powinny się spotkać z bardzo silną reakcją polskiego rządu. Ale poprzez działania dyplomatyczne, poprzez zaangażowanie do współpracy właśnie innych krajów Unii Europejskiej, poprzez objęcie większymi sankcjami białoruskich władz, strony białoruskiej i wezwanie strony białoruskiej do przestrzegania paktów granicznych, bo takie Polska z Białorusią ma podpisane. Powinniśmy wykonać wszelką pracę dyplomatyczną, żeby nie być w tej wojnie hybrydowej osamotnieni. A to, że polski rząd z osobą, która wykonuje działania wrogie, zaczyna się boksować w sposób podobny, pokazuje, że jesteśmy bardzo podobni. To, że człowiek, panie który, panie Boże, pan Łukaszenka... Polski rząd otrzymał wsparcie, otrzymuje wsparcie od Unii Europejskiej, od NATO, a nie otrzymuje wsparcia od opozycji w swoim własnym kraju. To jest paradoks, który próbuję wyjaśnić. Panie redaktorze, polski rząd otrzymuje wsparcie mentalne, a gdzie działania? Gdzie większe sankcje?
już dawno polski rząd, polskie służby dyplomatyczne powinny odbyć spotkania, które by doprowadziły do tego, że strona białoruska objęta zostałaby większymi sankcjami, które spowodowałyby, doprowadziły do tego, że by się zastanowili, czy dalej prowadzić takie wrogie działania. Wykorzystują ludzi, biednych ludzi, których sprowadzają i przyprowadzają na granicę, a my reagujemy w sposób, w mojej ocenie, upośledzony. Bo nie możemy się przyglądać temu, że ludzie cierpią, ludzie koczują pod gołym niebem, tak naprawdę są zostawieni samym sobie. I panie redaktorze, jest taka zasada, jeżeli mądry zaczyna bić się z wariatem, to dla opinii publicznej, dla widza zewnętrznego niestety wyglądają podobnie. I dzisiaj polski rząd, bardzo wprowadzając różnego rodzaju działania, reaguje podobnie. Chciałbym dopytać o jedną sprawę, bo w poniedziałek odbędzie się posiedzenie Sejmu, na którym będzie ta sprawa dyskutowana, sprawa prowadzenia stanu wyjątkowego w pasie przygranicznym. Będzie głosowanie na ten temat. Jak zagłosuje Lewica? Panie redaktorze, nie wiem, jak zagłosuje Lewica, ponieważ nie mamy jeszcze stanowiska w tej sprawie. Dopiero jak będzie stanowisko w tej sprawie, to się wypowiemy. A jeśli chodzi o działania polskiego rządu i prezydenta, skoro sytuacja jest bardzo poważna, to gdzie Rada Bezpieczeństwa Narodowego, którą prezydent powinien zwołać przed podpisaniem tego stanu wyjątkowego? Gdzie rozmowa z całą opozycją, przedstawienie na Komisji Służb Specjalnych zagrożeń, którym Polska może podlegać? To ewidentnie stan wyjątkowy polski rząd wprowadził przeciwko dziennikarzom. I to wynika ze słów pani poseł, która powiedziała, że polscy dziennikarze podgrzewają sytuację. Polscy dziennikarze, jak inni dziennikarze, są od tego, żeby informować opinię publiczną o wszelkich działaniach, które mają miejsce w Polsce i na zewnątrz. I to, że pani nie chce, żeby polscy dziennikarze informowali ludzi o waszych działaniach, to jest po prostu złamanie zasad demokratycznych. Ja jako dziennikarz jestem zawsze za wolnością pracy dziennikarzy, ale również jestem obywatelem polskim i rozumiem zagrożenia płynące z tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Tym bardziej, że tam jest według różnych szacunków od 200 do 300 tysięcy żołnierzy białoruskich i żołnierzy Federacji Rosyjskiej. Albo Platforma, to dziennikarze, którzy popierają Prawo i Sprawiedliwość, byliby na tej granicy, jakby Platforma czy Lewica wprowadziła stan wyjątkowy, to by pan protestował, że wam odbiera się możliwość przekazywania informacji. Taka by była sytuacja niestety. Nie ma tutaj współpracy, a prezydent powinien łączyć wszystkich Polaków. Jaka była wolność słowa, jak rządziła Platforma. Pan poseł Dobromir Sośnierz, panie pośle, no właśnie, tutaj kluczowe... Pani poseł, za chwileczkę, jeżeli mogę prosić, bo chciałem dopuścić do głosu również, znaczy z wielką przyjemnością oczywiście, pana posła Sośnierza. Panie pośle, tutaj kluczowe mogą się okazać głosy Konfederacji. Jaka jest pańska opinia w tej sprawie? No i jak zachowa się Konfederacja w poniedziałek? No tu jest kilka różnych wątków. Pan Marek mówił, że nie należy odpowiadać Zbirowi w taki sposób, w jaki on się zachowuje, no, ale to rozumiem, że jak Białoruś na nas najedzie, to też będziemy tam, nie będziemy się przecież dawać bijatykę, tylko będziemy kredkami rysować, prawda, bo tam śpiewać coś, bo psychologa mu wyślemy, żeby się uspokoił. To idąc tym tropem, to właśnie, no jeśli w 1939 broniliśmy się przed agresją Hitlera, to byliśmy jak Hitler, tak, no bo ci strzelali, to już nie wiadomo, kto lepszy. Pana wyzywał, to pan będzie go też wyzywał? No niech pan nie porównuje dwóch różnych sytuacji. No, więc właśnie no nie ma jednego dobrego mianowania. Znaczy fakt, że w ogóle kłócenie się z wariatem zwykle nie służy niczemu dobremu, no ale no w,
nie ma jednej dobrej odpowiedzi na każdą sytuację. No oczywiście czasami można to zignorować, a czasami nie można. I wydaje mi się, że jednak to nie jest sytuacja, którą możemy zignorować tak, w której w tej chwili jesteśmy. Czy zachowywać się w sposób naiwny i tam, prawda, wpuszczać tych ludzi i potem mieć nas... Bo to właśnie o to im chodzi, żebyśmy się ugięli, żeby płaczliwi politycy po lewej stronie pokazali zdjęcie dziewczyny z kotem, żebyśmy tych ludzi wpuścili, a potem będziemy mieli 100 tysięcy ludzi pod granicą zamiast 30. Więc to nie można być aż tak naiwnym, prawda? Więc czasami trzeba się zachowywać twardo, no i to jest niestety taka sytuacja, w której trzeba się zachowywać twardo. Natomiast mam też wrażenie, że rząd nauczył się już walczyć ostatnio z różnymi problemami w jedyny dla siebie zrozumiały sposób, znaczy to po co wprowadzanie różnych stanów wyjątkowych, obostrzeń i że tak z COVID-em strzelamy z armaty do wróbla, tak i tutaj będziemy strzelać z armaty do wróbla i przydajemy niepotrzebnego znaczenia różnym tam benychilom biegającym między pogranicznikami, wprowadzając z tego powodu stan wyjątkowy. 200 tysięcy żołnierzy Federacji Rosyjskiej to jest wróbel według pana posła, bo to, ale żołnierze to Federacji jest poważna siła, znacznie większa niż polskie siły zbrojne. Ja stan wyjątkowy, to po pierwsze, ci żołnierze tam nie naruszają naszej granicy. Po drugie, w rozporządzeniu nie ma mowy o tym, że to z tego powodu. Po trzecie, stan wyjątkowy w postaci zakazu poruszania się dla polskich obywateli nie powstrzyma w niczym ewentualnej, gdybyśmy tego się mieli obawiać, tak, ewentualnej inwazji wojsk rosyjskich i białoruskich na Polskę, co się oczywiście nie zdarzy, bo to nie mówimy w ogóle w tej chwili o takim zagrożeniu. Zagrożeniem jest oczywiście działanie polskiej opozycji, która wygłupia się tam na tej granicy, robi happening, jakiś płaksiwy właśnie serial, próbując podbijać i tak już duże emocje w tej sprawie i robić z tego spektakl. Natomiast obawiam się, że z wprowadzenia stanu wyjątkowego nie można sobie czynić takiej doraźnej metody rozwiązywania różnych niewielkich, mimo wszystko o niewielkiej skali konfliktów. Stan wyjątkowy jest zarezerwowany dla sytuacji naprawdę wyjątkowych, kiedy rząd nie jest w stanie innymi metodami, zwyczajnymi metodami zapanować nad sytuacją, kiedy mamy, nie wiem, tam wojnę, prawda, jednych z drugimi, prawda, jakieś rewolucje na własnym terenie, zbrojne powstanie i nie wystarczą zwykłe środki. Z tym nie mamy do czynienia. Mamy tylko 30 uchodźców i garstkę wariatów biegających tam, próbujących przy granicy tam uszkadzać ogrodzenia graniczne. Informacji Frontexu, tych nachodźców jest tam już nawet 11 tysięcy. Pani poseł Joanna Borowiak chciała się odnieść. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Otóż trochę mnie smuci to, że panowie posłowie dokonują pewnej relatywizacji, jakby obniżają rangę tego zagrożenia, z którym teraz mamy do czynienia na granicy. Przypomnijmy, że jest to granica również ze wnętrza Unii Europejskiej. Tak jak powiedział pan redaktor, są informacje, że dużo więcej jest tych osób. Mało tego, te osoby rotują, ale też odpowiedzialna za nie jest strona białoruska. I tutaj do pana posła Barta z Lewicy, panie pośle, ani pana pokrzykiwanie na mnie, ani pana tubalny głos, tym bardziej przykre słowa, które pan do mnie kieruje i obraźliwe, nie przestraszą mnie, ale też chcę panu wyjaśnić i mam taką prośbę, proszę wyjść z politycznej piaskownicy, bo powinien pan wiedzieć jako osoba, która jest związana z polityką czynnie, że te osoby, które są po stronie białoruskiej, za nie odpowiada nie polska strona, tylko strona białoruska. Mało tego, mamy dzięki także Frontexowi, ale dzięki zdjęciom, filmom Straży Granicznej Polskiej, mamy również konkretne przykłady i dowody na to, że te osoby są tam zaopatrywane w żywność, nawet w papierosy, że mają wodę, że mają odzież ciepłą i generalnie stronie białoruskiej chodzi o to, żeby jak najbardziej ten konflikt przyciągać. I tak jak powiedziałam na początku, zapewne nie byłoby to konieczne, żeby wprowadzać tego typu stan wyjątkowy, gdyby nie eskalacja i podsycanie tej całej sytuacji ze strony przedstawicieli opozycji. Przecież to jest niedopuszczalne, żeby przyjeżdżały osoby, które robią sobie happening, nawoływane są przez pana Bartosza K. do tego i jedno z mediów, jedna z gazet pisze na pierwszej stronie apel
żeby się tam zjechali aktywiści, żeby zniszczyli drut kolczasty, który chroni przejście graniczne. No przecież to jest po prostu niedopuszczalne, to jest karalne. Taka sytuacja nie może mieć miejsca, jest to naigrywanie się bezpieczeństwa Polek i Polaków. No tak, ale panie pośle, no ukażmy. No, a nie Polaków, proszę, którzy będą mieli zakaz poruszania się tam w tym strefie. No to dlaczego ja inni mają cierpieć za jednego wariata? No to jest, dobrze, nobilitujecie to ja jego działania. Nie, jedno zdanie. Wymierzają sądy. Tak. Kramek będzie miał satysfakcję. Kary w Polsce wymierzają sądy, a tutaj wiemy, jaka jest sytuacja. Tak. Szanowni Państwo, muszę postawić przecinek w naszym spotkaniu. Obiecuję pani poseł, oddam pani głos tuż po krótkiej przerwie.